Ewakuacja pierwszego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach. Powodem jest kilkanaście prawdopodobnie radzieckich granatów ręcznych RGD-33 w tak zwanych koszulkach odłamkowych znalezionych podczas prac ziemnych w centrum Suwałk. Na podwórku obok budynku pierwszego LO dziś rano operator koparki natknął się na skorodowane granaty z czasów II wojny światowej. Plac budowy zabezpieczony został natychmiast przez suwalskich policjantów i strażaków. O szczegółach opowiadał Bogdan Wierzchowski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Generalnie rzecz biorąc, jedna z posesji jest tutaj remontowana. Zaplecze tej posesji, działka również, ten grunt z tego co widać był niwelowany i zostało odkryte prawdopodobnie jakieś materiały, niewybuchy z drugiej, pozostałości z II wojny światowej. Po wstępnych oględzinach terenu stwierdzono, że to co wydobyła łyżka koparki to jedynie część prawdopodobnie większego porzuconego przez wojska sowieckie składu broni. Na miejsce już jedzie wezwany przez policję patrol minersko-saperski z Giżycka. Po dokładnym przeszukaniu terenu niebezpieczne znalezisko zostanie podjęte przez saperów i zdetonowane na poligonie. Tymczasem Dorota Jabłońska, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Suwałkach, zdecydowała o ewakuacji uczniów. Sytuacja nie jest może jakaś dramatyczna, niemniej jednak, ponieważ znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej, granaty, które właśnie znajdują się w tej części za szkołą podczas tych wykopów. Miała być ewakuowana tylko jedna część szkoły, ta w tym nowszym budynku, ale po prostu okazuje się, że saperzy przyjadą za około 1,5 godziny do 2. W związku z tym podjęłam taką decyzję, żeby młodzież poszła do domu, ponieważ no nie wiadomo, jak teraz organizować to życie szkoły. Były też zawody na sali gimnastycznej, a to jest bardzo blisko sali gimnastycznej, więc też te zawody zostały przełożone na inny termin. Także uważam, że dla bezpieczeństwa młodzieży lepiej, żeby dzisiaj zajęcia się nie odbyły. Odrobimy ten dzień, wybierzemy spośród tych dni, które są uważane jako wolne, a mamy jeszcze takie dwa do wyboru. Tak, w tej chwili cała szkoła jest ewakuowana, taką podjęłam decyzję, dlatego że podobno te granaty są rozproszone w różnych miejscach, a wiadomo, że to jest zardzewiałe i w momencie, kiedy będzie to przenoszone w inne miejsce, no może być niebezpiecznie, lepiej, żeby młodzieży tutaj nie było.